masz bardzo ładną koszulę. Ja no to na twoją część. Ja szukałem czegoś... taką kupuję, przepraszam, ale jest wspaniała, ma próbówki w sobie. No właśnie, właśnie. Gaussa tutaj po prostu tak. Stożek. Ja ci potem dam namiar, gdzie... Dobra. Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie, to jest Melina w Esce Rock, a ze mną, z Wami jest doktor Asia Podgórska. No właśnie, pierwsze pytanie, Asia czy Joanna? Kiedy Joanna, kiedy Asia? Na stronie masz Joanna, a nagle na książce takiej poważnej, pięknej, grubej, tak działa mózg, jak mądrze dbać o jego funkcjonowanie, o tak wygląda doktor Asia. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzięki Marcin za zaproszenie. I tak czułam, że mnie o to zapytasz, bo już wiele takich pytań gdzieś spłynęło od ludzi z internetów. Joanna oficjalnie, nie wiem, jakoś tak po prostu zawsze przez studia i przez, wiesz, okres dorosłości byłam Joanną. A teraz nie wiem, czy to jest kryzys wieku średniego, czy cokolwiek, ale lubię to imię, Asia, i też chyba mam coś takiego, że chciałabym i chcę zmiękczać podejście do naukowców, czy do jakichś takich, wiesz, pań z uczelni. Sama też jestem wykładowczynią akademicką i zawsze bardzo staram się, oczywiście nie za mocno spoufalać ze studentami, bo kolokwia i rzeczy trzeba robić, ale no, pomyślałam, że ja lubię siebie jako Asię, jestem Asią, Aśką, Aśkiem dla znajomych i tak jakoś miałam taką wizję, żeby to była Asia. I nawet chciałam, żeby to było bez tego doktora, bo nie mam jakiejś takiej potrzeby. No, ale na Instagramie jesteś doktor... Joanna Podgórska, tak. Bo to było takie po prostu... Wiesz, bo mi się kojarzy to DR to z takim anglosaskim podejściem, że oni zawsze... Tak, tak, tak. I to jakby też trochę, żeby w tym gąszczu, nie wiem, jeżeli oczywiście to nie świadczy, że mam doktorat, to jestem nieomylna i posiadłam całą wiedzę, w ogóle nie. Dzisiaj też na spotkaniu autorskim o tym mówiłam, o krytycznym myśleniu i, wiesz, sprawdzaniu ludzi nawet. I często naprawdę tytuły nie idą, nie muszą iść w parze, ale po prostu, że jeżeli popularyzuję wiedzę, jestem neurobiolożką, to gdzieś tam chciałam to zaznaczyć. Ale z imieniem było tak, że ja chciałam tak trochę przewrotnie. Ja, wiesz, ja miałem przez chwilę podejrzenie, że zrobiłaś Asię, żeby nie być mylona z Janną Podgórską, dziennikarką publicystką tygodnika Polityka, która się zajmuje Kościołem, a z którą pracowałem w jednym pokoju przez 8 lat, więc... Ale się okazało, inna przyczyna. I przyznam, że ostatnio dowiedziałam się o istnieniu, bo nie wiem, znaczy... Wiem o tym, że jest Joanna Podgórska, redaktorka, dziennikarka i parę osób oznaczyło mnie w tych tekstach, co było dla mnie trochę zabawne i jakby mówiłam, że nie, nie, to nie moje. I trochę też, przyznam, jakby to zgadłeś, trochę też o tym myślałam, że to też może bardziej będzie kojarzone, no nie wiem, ze mną czy mózgowo. Ja może wam wyślę na miarę na siebie. Może tak, może coś stworzymy razem. No, jakby. Ale, nie wiem. No dobrze, to moje pierwsze pytanie jest takie, zasadnicze. Starałem się takim, mam nadzieję, że nikt go nie zadał. Jak słuchasz Rage Against the Machine, to co ci się dzieje w mózgu? Przede wszystkim mam takie uczucie, nostalgia, nie wiem, czy to jest takie pozytywne, ale no taka tęsknota za czymś, natomiast coś, co na maksa mnie ukształtowało, dzieje mi się w mózgu takie poczucie domu, wiesz, to jest trochę jak z magdalenkami Prousta, nie? Że jakby pamięć mi, zmysły związane z muzyką i z taką pamięcią emocjonalną odtwarzają mi gdzieś tam bycie mnie za dzieciaka. Uwielbiam ten rodzaj muzyki, więc też wprowadza mi po prostu w dobry nastrój. Ale proszę, odpowiedziałeś teraz tak, że ja też tak mógłbym odpowiedzieć, no. Jakbyś mnie zapytała. A to w takim razie ja bym chciał po twojemu, okay. Po podgórskiemu. Co się dzieje w moim mózgu? Nostalgia. Co się dzieje w twoim mózgu, nie w twojej duszy. No zaraz dojdziemy, czy w ogóle jest duszy, wiesz. Tak, co się dzieje w tym momencie w twoim mózgu? Wiesz, słyszysz pierwsze takty któregoś kawałka i co wtedy w twoim mózgu się dzieje? I konkretnie powiedzmy tego, co lubię, tak? Bo pytasz mnie o Rage... No, Rage Against the Machine, bo wyczytałem, że uwielbiasz tak. Rage Against the Machine, tak. To nieprzypadkowo tak. Zapytałem o nich. No na pewno rozkręca mi się cały układ związany z dopaminą i z serotoniną, no bo jest to dla mnie coś przyjemnego, a pamięć emocjonalna, no emocje mi się też odpalają automatycznie. Nie, w ogóle muzyka działa w taki fantastyczny sposób, że naprawdę robi nam, ja się tak śmieję, że to jest taki soundtrack do życia. I nie wiem jak u ciebie, ale ja, dla mnie, ja nie żyję bez muzyki, to jest naprawdę tło do moich działań. Uwielbiam. Znaczy, to przeczytałem to u ciebie, że cały czas robi sobie teledyski do własnego tak. Życia. Ja to robię tak. Całe życie. Ja, Jezu, kocham to, po prostu naprawdę nakręcam się bardzo i to też, jak jestem w gorszych stanach emocjonalnych, i w lepszych. Czasem też lubię się wprowadzić w taki stan jakiś, nie wiem, melancholijno, trochę nostalgiczny. To służy mi jakimś takim innego rodzaju rozkminom, ale to, co się dzieje, to na pewno i też to widać pod kątem badań, gdzie wiemy, że wchodzenie w tak zwany deep work albo w stan flow
Może za chwilę. To tłumacz to od razu, wiesz co? Dobra. Bo ty jak zaczniesz, ja słuchałem twoich podcastów, jak ty zaczniesz, wpadniesz w ten twój ciąg, ja musiałem pauzować i po prostu, wiesz, googlować, a nie No więc dobra, co się ze mną dzieje pod kątem słuchania muzyki, którą kocham, no to na pewno zwiększa mi się poziom dopaminy. Dopamina odpowiada za? Dopamina odpowiada za wiele rzeczy i fajnie, że mnie o to pytasz, bo w końcu będę mogła obalić to, że to jest tylko coś dobrego i związanego z ekscytacją i z poczuciem, wiesz, radości. Dopamina to jest neuroprzekaźnik. I sorry za angielszczyznę, bo czasem zwraca mi się uwagę, że za dużo tych wtrąceń, ale nie wiem, czy ładniej mogę to określić niż seeking and reward, czyli jakby szukam ku nagrodzie, ku temu, żeby poczuć się lepiej. No dopamina to jest cały ten ciąg i szlak neuronów w mózgu związany na przykład z uzależnieniem, czyli z tym, że wiesz, mam ciągotę do czegoś, co daje mi szybkie zastrzyki czegoś dobrego, ale też rzeczywiście dopamina związana jest z tym, że nam się chce. Że masz takie poczucie sprawczości, poczucie motywacji, tego, że wstajesz rano. I to jest ważne, żeby w ogóle mówić o dopaminie w ten sposób, bo przykładowo w depresji, gdzie głównym jakby naszym takim celem jest serotonina i większość leków jest na przykład ukierunkowana na serotoninę, mamy braki dopaminy i noradrenaliny. Noradrenalina wytwarza się z dopaminy, więc i szczególnie u facetów w ogóle ta dopamina jest ultra ważna i dlatego wy musicie ćwiczyć siłowo, dbać o poziom testosteronu, bo to idzie u was w parze z dopaminą. Mega ważna zależność, opisuję ją tutaj w książce. Więc dopamina to jest to, co ci daje taki pęd. I taką, wiesz, motywację, właśnie dobre samopoczucie, ale to w ogóle nie jest to samo, co serotonina. Serotonina to? Bo serotonina to jest neuroprzekaźnik, jak to bym ładnie powiedziała, przyjemności, ukontentowania, spokoju, tego, że masz takie, jest okej. Jest wystarczająco. Właśnie to jest trochę takie zaprzeczenie tej dopaminy. One muszą sobie grać ze sobą w parze, ale serotonina daje ci takie poczucie po prostu błogości, tego, że jest wystarczająco dobrze. A być może niektóre moje pytania będą głupie. Nie boję się ciebie, tylko raczej, wiesz, specjalistów, którzy będą oglądać. A serotonina, a endorfiny to... Inne rzeczy, ale to jeszcze tylko domykając tą muzę, więc kiedy słucham muzyki, która jest dla mnie dobra, ekscytująca, która wprowadza mnie w jakiś taki fajny stan i właśnie tak jak mówię, muzyką też może możemy naprawdę trochę zmieniać operatywność mózgu właśnie w kontekście wejścia w tak zwane te deep worki, czy stany flow, zaraz o tym opowiem, czyli stany tej takiej pięknego przepływu, kiedy robisz jakieś rzeczy. No to zazwyczaj to jest coś związanego z takim, tą zupą biochemiczną, która jest dla mnie taka dobra. Więc dopamina, to już wiemy, ten neuroprzekaźnik popędu, ale też uzależnienia, ale też takiego dążenia i bycia w procesie. A serotonina to zazwyczaj jest coś, co zyskujemy po tym, co ta do czego ta dopamina nas ciągnie, to serotonina pojawia się na końcu. Bardzo dwie ważne kwestie, o czym chciałabym tutaj, korzystając z czasu antenowego, powiedzieć, żeby po pierwsze właśnie tego nie mylić, a po drugie pamiętać, że jeśli działamy w swoim życiu w taki sposób, czy zachowaniem, na przykład właśnie, nie wiem, dużo stymulantów, dużo bodźców, dużo takich działań, które mają zwiększać ten poziom dopaminy, to uszczuplamy trochę poziom serotoniny, bo te neuroprzekaźniki muszą być na maksa w równowadze. I teraz, kiedy pojawia się za dużo dopaminy w naszym organizmie, to cała maszyneria biochemiczna, która służy zmetabolizowaniu jej, usunięciu jej nadmiaru, usuwa też jakby nadmiary serotoniny, w takim sensie, że niby chcemy usunąć nadmiary dopaminy, ale przy okazji obrywa też ta serotonina. I często jest tak w leczeniu przeciwdepresyjnym, kiedy leczenie jest ukierunkowane na przykład tylko na serotoninę i podwyższamy poziom tej serotoniny, to dopamina może oberwać. I wtedy mamy takie sytuacje, że no ktoś bierze leki z grupy SSRI na przykład, czyli leki wychwytu zwrotnego serotoniny, najpopularniejsze leki przeciwdepresyjne, a okazuje się, że problem na przykład tkwi w niedoborze dopaminy czy noradrenaliny. A beta-endorfiny, które zapytałeś, staram się po prostu pamiętać. Beta-endorfiny to też jest ultra ciekawa kwestia, opisuję je tutaj w książce, bo jakby tu jest cały rozdział o neurochemii. Mam wrażenie, że takich najprostszych, najważniejszych neuroprzekaźników, na które mamy realny wpływ, bo też chodzi o to, żeby rozumieć, że na dopaminę, serotoninę, endorfiny, GABA, inne rzeczy mamy wpływ, wiesz, życiowymi sytuacjami. Beta-endorfiny to są w ogóle związki fascynujące. Endorfin jest dużo, ale powiedzmy, że beta-endorfina to jest taka najmocniej, wiesz, wymaglowana przez naukowców, przebadana, powiedzmy. To są nasze endogenne, czyli wytwarzane w środku endo, tak jak endogenna morfina. No morfina jest ultra silnym lekiem przeciwbólowym, działa też tak, wiesz, troszkę wpływa na naszą percepcję, a beta-endorfina to jest ta nasza endogenna morfina, którą my sobie wytwarzamy pod wpływem
biegania na przykład, tak, euforia biegacza między innymi, czy w ogóle taki trening mocno, szczególnie aerobowy, w której czujemy ten boost endorfin, przebywanie z ludźmi, których kochamy, których lubimy, wiesz, rzeczy, które nas cieszą. Trochę mówi się, że czekolada ma w sobie tam pochodne, które mogą nam tą beta-endorfinę zwiększać, ale uważam, że to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie, bo czekolada przy okazji zabiera nam serotoninę na przykład długofalowo. Więc to są też związki odpowiedzialne za dobre samopoczucie, ale działają trochę inaczej. Mhm. Tutaj jest w miarę wyjaśnienie. To w ogóle ta książka, Asi, to jest tak bardzo klarowny, to wam mówię, drodzy widzowie, słuchacze, przewodnik po tym, jak mózg działa na nas i jak my działamy na mózg. Mhm. Ale to jeszcze będziemy o tym gadać w sumie całą audycję. Ja chciałem teraz na propos tej euforii biegacza. Bo tak, nie przepadam za bieganiem, ale jak mam coś do napisania i mi nie idzie, nie mam pomysłów, mhm, nie wiem jak to skleić, no to wtedy zakładam te cholerne buty, idę do parku, biegam i dzieją się właśnie, poproszę cię o wytłumaczenie, mhm, co się dzieje. Mhm. Bo w moim przypadku dosyć szybko zaczynają mi przychodzić pomysły do głowy. Czasem to jest 10 minut, czasami to jest 20 minut, pół godziny. Mam komóreczkę, notuję sobie te pomysły. Okej. Okay. Wracam do domu, biorę prysznic, mhm, zachwycony, że mam tyle pomysłów, zaczynam je czytać i mam wrażenie, że 4/5 napisałem po pijaku. Mhm. Znaczy, one się po prostu... What? I oczywiście są ze dwa pomysły, zawsze coś mam, więc idę z robotą dalej. Ale fascynuje mnie to, co się dzieje z moją głową, mhm, że naprawdę, jakbym się nawalił. Albo odwrotnie, zaraz ci powiem, że odwrotnie. No to już, tłumacz, no dobra, mi, co się dzieje. To jakby otworzyliśmy teraz timer i 4 godziny później, bo kocham. Dobra, to ja idę się przejść. Ja teraz po prostu wchodzę w swój strumień, więc przerywaj mnie. No kocham absolutnie rozważania na temat tego, co aktywność fizyczna i w ogóle ruch, z którym jesteśmy na bakier dzisiaj. I wiesz, my żyjemy sobie w bańce, w Warszawie, w dużych miastach. Może nam się wydawać, że tutaj pani chodzą na siłkę, ktoś biega, ale naprawdę my mamy gigantyczny problem z brakiem ruchu. I gdzieś ostatnio czytałam takie statystyki, że blisko 1/3 kraju... Dobra, może nie będę teraz rzucać, ale ogrom ludzi w ogóle się nie rusza. I mam na myśli takie... W ogóle, że nawet nie chodzi gdzieś tam piechotą do sklepu, tylko wiesz, praca, auto, ruchome schody, auto, dom. A siedzący tryb życia, i dzisiaj już wiemy to na 100%, WHO mówi jasno, i nawet jeśli nie wierzymy WHO, to po prostu statystyki, publikacje, zabija nas tak samo jak fajki, jak alkohol, jak wiesz, zła dieta. Bo generalnie człowiek, ciało, które przestaje być w ruchu, to wyobraźmy sobie, że na poziomie organów, jakby całego ustroju jest źle. I nie będę się dzisiaj na tym skupiać, bo mówimy mózgowo, ale umysł po prostu zamiera. I mózg tak bardzo potrzebuje ruchu, jak, no nie wiem, aktywności intelektualnej. I teraz to, co się dzieje z nami pod wpływem ruchu, ja tutaj się skupiam w książce na takich bardzo prostych aktywnościach ruchowych, bo wiem, że trudno czasem jest człowieka, wiesz, zaciągnąć, nie wiem, na siłownię, na zorganizowane ćwiczenia. Chodzi o to, żeby czerpać zajawkę i radość z chodzenia i z biegania. W takim sensie, że ty możesz zrobić to zawsze, ubierasz buty i wychodzisz. I teraz nawet to, co powiedziałeś, że masz te pomysły, coś ci się rodzi w głowie, nie do końca to rozumiesz. I ja też często o tym mówię studentom, którym mówię czasami, zostawcie to, idźcie na spacer szybszym tempem, bo to też w ogóle jest wspaniałe, że o ruchu takim prostym, pierwotnym można mówić, wiesz, szybki spacer robi to, wolny spacer robi to, nie wiem, marsz, medytacja chodzona robi coś innego. Przede wszystkim... Bycie w przestrzeni, i tutaj chcę powiedzieć o tym dlatego, że zachęcam do biegania na zewnątrz i chodzenia na zewnątrz, a nie na bieżni, na siłce, co też jest oczywiście lepszym czymś niż nic. Ale chodzi o to, że przemierzanie terenu, oprócz tego, że w ogóle wiemy, że aktywuje nam tak zwane w mózgu myślenie dywergentne, czyli myślenie rozbieżne, czyli szukasz różnych rozwiązań na przykład na ten sam problem, szukasz różnego rodzaju podejścia. Twoja głowa zaczyna pracować trochę w taki sposób, że inne sieci neuronalne się ze sobą kontaktują, czyli jak masz jakieś utarte myśli, takie wiesz, bardzo podyktowane emocjami, że na przykład nie wiem, ktoś cię wkurzył, widzisz rozwiązanie w pewien sposób, to co do zasady wiemy, że przez to, co się dzieje w mózgu na poziomie biochemicznym, zaraz ci o tym powiem, ale tu szczegóły, wiemy, że po prostu głowa zaczyna się aktywować w inny sposób. Po pierwsze, samo stawianie stopy i chodzenie, i naprawdę zwróćcie, proszę, drodzy słuchacze, uwagę na to, kiedy wychodzicie na spacer. Po pierwsze, nigdy nie żałujemy tego, chyba nie ma, żebyśmy żałowali wyjścia na spacer czy do biegania. Chyba, że się z małym dzieckiem. No chyba, że jest się małym dzieckiem, chociaż też mam wrażenie, że dzieci tak się cieszą z aktywności, ta aktywność jest bez planu, bez celu, po prostu, wiesz, tańczysz, żeby tańczyć. To w momencie, w którym
idziesz, i szczególnie kiedy idziesz zdecydowanym krokiem, czy biegniesz, bo też chcę mówić równolegle o szybkim chodzeniu, bo nie każdy może biegać i też obciążamy, nie wiem, stawy, kolana, a chodzenie, co do zasady większość z nas może robić. Już samo ruszanie stopą i pompowanie krwi i limfy, no to już możesz sobie myśleć o tym pod kątem tego, że tlen idzie do mojego mózgu, a mózg potrzebuje dużo tlenu. Tam się dzieje tak dużo procesów i tam się mieli tyle jakby połączeń i wydarzeń, tam tyle prądu się wytwarza, że bez tlenu nasz mózg, no wiadomo, to jest coś strasznego, ale tak samo przepływ limfy i substancji odżywczych, więc już masz dotlenienie tego mózgu. Druga kwestia jest taka, że rzeczywiście wiemy, że pod wpływem aktywności fizycznej, nawet takiej już wiemy, że krótkotrwałej, powiedzmy 30-minutowe wybiegnięcie gdzieś, czy nawet jednorazowe, bo mamy badania, które mówią, że już jednorazowe wybiegnięcie, czy jednorazowa aktywność fizyczna zwiększa nam poziom serotoniny, zwiększa nam poziom dopaminy, a dopamina to jest ten neuroprzekaźnik, który, tak jak mówiłam, to seeking and reward i ta motywacja, ale też jest związana z takim kreatywnym myśleniem i uczeniem się. Ona też zresztą pomaga wejść w stan flow, więc ty podczas biegania, czy podczas szybkiego spaceru możesz naprawdę wejść w taki tunel myślowy, że trochę ci inne bodźce odejdą i jakby wiesz... No to wiem, no to się dokładnie dzieje... Tak. Jak to robisz, nie? Tunel jest idealnym tego określeniem. Tak, tak, tak. I to jest w ogóle już opisane, że poziom dopaminy, serotoniny wzrasta, ale oczywiście widziałam tutaj, Marcin, naprawdę jesteś wspaniale przygotowany, jak zobaczyłam akronim BDNF. Jest takie białko. Dla mnie to jest... Żeby się nie pomylić z BDSM, wiesz. Tak, o tym z Niedźwiedzką mamy podcast o BDSM-ie w Audiotece, tak. BDNF to jest coś, to naprawdę dla mnie to jest taka, wiesz, gwiazda neuronauki. Swoją drogą naprawdę stosunkowo niedawno odkryte i to też tak mówię o tym, dlatego że to naprawdę są świeże rzeczy. My teraz się o tym uczymy i mówimy też o czymś z taką pewnością, ale to, co dzisiaj jest pewne, to wiadomo, nie? Omylność ludzi, szkiełko i oko, badania, za chwilę może się okazać coś zupełnie innego, ale na stan obecnej wiedzy BDNF jest takim białkiem i chciałabym, mam takie marzenie i w książce pada to, nie wiem, 500 razy o nim wspominam, żeby rozumieć, że to jest białko, które naprawdę jego działanie jest definiowane trochę przez nasze życie, to co robimy. BDNF to jest skrót od Brain Derived Neurotrophic Factor, czyli czynnik troficzny pochodzenia mózgowego. I tylko mówię o tym dlatego, żeby skojarzyć troficzny, trofizm to jest odżywianie. To jest białko, które odżywia neurony, pomaga im w regeneracji, powoduje, że one się chętniej ze sobą łączą. Moi studenci już znają ten ruch, ja zawsze pokazuję tak synapsę. Czyli mamy jeden neuron i drugi, dzięki temu one łatwiej tworzą połączenia synaptyczne, łatwiej tworzą też takie drzewa, z których wyrastają. Pomyślmy sobie, że im bardziej taki wykrzaczony neuron, tym lepiej. Oczywiście w niektórych stanach patologicznych, jak jakiś tam ból neuropatyczny, czy obcięta kończyna i ból fantomowy, to nie sprzyja. Ale normalnie chcemy, żeby te neurony były takie dzikie i żeby miały dużo połączeń i żeby się ze sobą mogły komunikować. I właśnie BDNF jest białkiem, który między innymi w ten sposób działa. A udokumentowanym stymulantem naszym życiowym i na chwilę obecną, oprócz jakichś tam manewrów, wiesz, genetycznych, biologicznych, nic nie działa lepiej niż aktywność fizyczna na BDNF. Ale w sensie, że aktywność fizyczna wzmacnia, powoduje, że... Bo ten BDNF gdzie jest? Ten BDNF jest i w mózgu i działa sobie obwodowo. Mhm. Płytki krwi na przykład go produkują. To jest też bardzo ciekawe, że można mierzyć obwodowo z krwi poziom BDNF-u, który... co do zasady odzwierciedla też jego poziom w mózgu, dlatego możemy stwierdzić, że oho, u osób z depresją jego poziom jest obniżony, ale to, co bym chciała, żebyśmy właśnie zapamiętali, to jest to, że ta aktywność fizyczna wpływa po prostu na zwiększenie jego, to się nazywa w biologii, ekspresji jego genu. A powiedz jeszcze, powiedziałeś, że to jest stosunkowo nowa sprawa z tym BDNF-em, to znaczy od kiedy... Nie potrafię ci teraz rzucić... Kilka about. Taki, no wiesz co, nie wiem, 98 rok odkryliśmy tak naprawdę neurogenezę u dorosłych ludzi, nie u zwierzaków. Myślę, że to są jakieś właśnie lata 90. No, czyli bardzo mało. Ale naprawdę też tutaj, jeżeli się pomyliłam, to sorki. Natomiast no jest to... Jak na naukę, to pstryknięcie. To nie jest 100 lat, to nie jest tak. 50, to są naprawdę świeże rzeczy i to, co przede wszystkim wiemy, że... Właśnie, bo nawet... wynotowałem z twojej strony prawie że motto życiowe. Uwielbiam wszystko, co aktywuje moje mięśnie i BDNF, tak? Tak, dlatego też właśnie to, co bym chciała jeszcze powiedzieć o tym rodzaju ruchu. Dzisiaj miałam taki krótki wywiad i zapytano mnie, i zresztą często jest takie, wiesz, w książce też, jaki ruch jest najlepszy, jaka aktywność? No kurde, nikt nie powie ci, jaka jest najlepsza. Najlepsza jest taka,
do której wrócisz, którą lubisz, do której nie musisz się zmuszać, do której się nie ciśniesz, bo naprawdę w aktywności fizycznej chodzi o to. I ja wiem, że ciężko jest, że w ogóle masz bardzo ładną koszulę. Ja no to na twoją część. Ja szukałem czegoś... taką kupuję, przepraszam, ale jest wspaniała, ma próbówki w sobie. No właśnie, właśnie. Gaussa tutaj po prostu tak. Stożek. Ci potem dam namiar, gdzie... Dobra. Więc chodzi o to, żeby ta aktywność ruchowa znowu, to było coś codzienne. Ja też mam takie motto, nie monozrywy, ale wiesz, codzienne rutyny. I teraz jeśli nienawidzisz treningu siłowego, albo po prostu na myśl o bieganiu jest ci niedobrze i walczysz ze sobą, no to fajnie. Też jestem za tym, że budujemy nawyki, wiesz, trochę trzeba się tam spuszować, ale jeżeli naprawdę to ci pobudza do, wiesz, zwiększa ci twój stres, zwiększa poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, może za chwilę też o tym powiemy, co nam robi, to naprawdę nie o to chodzi. Jeśli nie lubisz biegać, to po prostu wybieraj się na szybki spacer, to już ci zrobi dobrze, bo... Ja tak trochę, wiesz, tak trochę, może nie kokietowałem, ale ja pamiętam, przeczytałem chyba u Jonesbo, mojego, tak. Jednego z ulubionych Norweg, cudowny, jego bohater, który, nie wiem, czy Harry Hole, że nie lubi biegać, ale lubi stan zmęczenia po biegu. Tak, więc to jest fantastyczne. To jest bardziej to, ja nie lubię biegać, ale potem to wykończenie po wszystkim. Tak. To dygresja. Chciałem zapytać, a ty, jaki rodzaj ruchu uprawiasz dla swojego mózgu? W tej chwili tak już się czuję, mając 36 lat i w ogóle chcę tak, ja tak często mówię o tym, że mam 36 lat, bo po pierwsze nie rozumiem trochę, czemu mamy nie mówić tego. Uważam, że życie naprawdę jest takim fajnym procesem i w każdym etapie się dzieją rzeczy. Ja teraz tak chyba od 2 lat czuję, że jestem coraz bardziej przy sobie i chociażby to, że znalazłam aktywności fizyczne, które kocham, a kiedyś bardzo miałam tą relację z ruchem, czyli musiałam się tak dojechać, żeby się trochę odciąć i zrelaksować, na przykład po, nie wiem, w trakcie robienia doktoratu. Teraz wydaje mi się, że jest wszystko. Ja kocham jazdę na rowerze szosowym i na gravelu, więc rower to jest dla mnie taki, wiesz, state of mind, to jest mój główny środek lokomocji, więc rower, ale bardziej traktuję jako środek lokomocji. 2-3 razy w tygodniu staram się ćwiczyć siłowo, przy czym też... Siłowo to znaczy? No, ciężary wolne, lubię podnosić jakieś martwe ciągi, siady. I ale w domu czy...? Chodzę na siłkę. Na siłkę. Chodzę na siłkę i też z tym teraz jestem trochę bardziej, wydaje mi się, zaprzyjaźniona. Kiedyś dużo ćwiczyłam crossfitu i też uważam, że ten rodzaj aktywności jest spoko, jeżeli nie bawimy się w kontuzję i tutaj pod okiem trenera, natomiast robiłam tego za dużo. Czułam, że się bardzo mocno pobudzam, nie do końca się wyciszam i to tak trochę mnie odłączało od pewnych rzeczy, więc staram się mieć ten rower, staram się ćwiczyć siłowo, bo uważam, że naprawdę i właśnie dlatego wspomnianego BDNF-u jednak wiemy, że trening siłowy, oporowy i tutaj szczególnie do kobiet. Dziewczyny, tu nie chodzi o to, żeby robić martwe ciągi 80 kilo, czy przysiady z nie wiadomo jaką sztangą. Tu też chodzi o to, żeby na starość móc podnieść siatki. Czy poradzić sobie bez faceta, jakby wiesz, o to chodzi w aktywności fizycznej i w takim sprawnym ciele. Ale właśnie, na czym polega różnica, dlaczego dodaję, że jednak ten trening siłowy jest ważny w kontekście BDNF-u? No? No, badania wskazują, że w ogóle trening siłowy po prostu bardziej przyczynia się do zwiększenia ilości BDNF-u, aniżeli na przykład aeroby bardziej pod kątem beta, endorfin i tlenu. Ale też te badania, no znowu, to jest czynnik ludzki, cały czas się to toczy, dobieramy grupy, natomiast najwspanialniej byłoby to łączyć. Tak samo jest u osób starszych, że fajnie, żeby zmuszać, Boże, przepraszam, właśnie antyzmuszać, zachęcać ich do spaceru i do jakiejś aktywności typu wiosłowanie, rower, ale żeby był tam jakiś element bodźcowania tego mięśniowego, żeby ten mózg, żeby ten mięsień i mózg też mógł wzrastać, nie? I mam ten trening siłowy, mam ten rower, ale od lubię też bardzo jogę, ale nie ukrywam, nie jestem tutaj jakąś, wiesz, nie będę udawać, że jestem joginką, która codziennie staje na matę. Jak poczuję, to sobie robię tą jogę. Natomiast od chyba 2 lat jestem absolutnie zakochana i to jest chyba mój ulubiony rodzaj aktywności fizycznej, którą wplatam w qigongu. To jest taki qigong, to jest coś, co jest związane z tai chi, czyli to jest taka trochę medytacja w ruchu, ale bardzo świadome bycie w tym ruchu wraz z oddechem, to się wywodzi z Chin, związane jest z taoizmem. Właśnie za 3 dni wylatuję na obóz qigongowy do Chorwacji, z czego się tak cieszę, bo się tak i medytuję wtedy i się ruszam. I wbrew pozorom jest to rodzaj aktywności, który naprawdę daje w kość. I po takim, kiedyś byłam na takim obozie qigongu, to po 7 dniach, wiesz, człowiek idzie spać o 19. I chętnie tu wspomnę, bo praktykuję z... A to jest obóz dla samych neurobiologów? Nie, czy to jest nie? Obóz dla wszystkich. I wiesz, to jest najwspanialsze, Marcin, że właśnie kiedyś, jak byłam, nie wiem, dzieciakiem, pojechałam dzieciakiem na studiach do Wietnamu, to mówię, o, stare dziadki na plaży, tam, co oni robią, wiesz, ja to bym teraz się chciała zmęczyć. I kiedyś miałam takie podejście, że to nie jest ruch, a to jest ruch, tylko bardziej świadomy ruch i taki trochę z głębi. I ja praktykuję z taką grupą Path of Dao, czyli droga Dao, droga
taoistyczne takie podejście z Tomkiem Eichelbergerem, którego uwielbiam, pozdrawiam, z Tomkiem się blisko trzymamy i to Tomek pokazał mi to inne podejście do ruchu. Szczególnie dla osób, którzy są tacy, wiesz, ciągle w blokach startowych i czują, że muszą sobie dać w pierdziel, to włączenie tego po prostu daje mi, wiesz, takie ujście. Mam aerobowy trening, mam tą siłową część i mam też tą taką inny rodzaj ruchu, który powoduje, że naprawdę jestem w kontakcie i ze sztamą z tym swoim ciałem. A to powiedz jeszcze, zaraz dojść do depresji, nie zapomnijmy o tym, bo mnie to bardzo ciekawi. Ale ty to wyjaśniasz we wstępie do swojej książki, Tak działa mózg, skąd się wzięła fascynacja mózgiem, ale większość widzów, słuchaczy nie wie, więc moje pytanie, jak się zakochałaś w mózgu? Zupełnie w ogóle, naprawdę, to tak zupełnie niedawno, bo ja z wykształcenia jestem biolożką, później biotechnologia medyczna to były moje drugie studia i zaczęłam robić doktorat wcześniej w Łodzi z in vitro, z zapłodnienia in vitro i tym się zajmowałam, więc tak się śmieję, że od jajników do mózgu. I to była taka moja zajawka, w ogóle taka biochemia per se, takie wiesz, kwasy nukleinowe, gdzieś tam zupełnie inne rzeczy. I fajne były też te tematy dla mnie związane z in vitro, ja badałam wcześniej wpływ różnych takich elementów życia, nadmiernej masy ciała, stresu oksydacyjnego na powodzenie zapłodnienia in vitro, co też dla mnie miało znaczenie w kontekście badań, no bo wiemy, że dużo, coraz więcej kobiet i mężczyzn zmaga się z niepłodnością. Ta procedura in vitro, o której uważam, że powinniśmy mówić coraz więcej, jest ważna. Ja chciałam to badać pod kątem tego, co możemy zrobić, żeby na przykład kolejne pary nie poddawały się tej stymulacji takiej uciążliwej dla kobiet i też kosztownej, żeby móc, wiesz, to zbadać. Ale ten doktorat nie pyknął tam. To było też dla mnie trudne pracować jednocześnie i być na tym doktoracie, dydaktyka, no tak nie za bardzo. No i pamiętam, że w Warszawie, w Polskiej Akademii Nauk był nabór na studia doktoranckie. Ja kończyłam takie studia doktoranckie międzywydziałowe między właśnie Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem Warszawskim. To był taki program Life Science for Biomedical Research. I Marcin, absolutnie na pałę złożyłam tam te podania, bo mi się spodobał temat. Choroba Alzheimera, dlatego że moja babcia, i też o tym w książce wspominam, już nieżyjąca, wspaniała osoba, zmagała się z tą chorobą. I dla mnie to było takie, kurczę, może jakoś los mi to podsuwa, ale o mózgu wiedziałam tyle, co z, wiesz, z biologii. Więc złożyłam na ten doktorat. W międzyczasie też na UW składałam na embriologię, więc gdzieś tam te jajniki miałam. I na embriologię też się dostałam, ale ta choroba Alzheimera przeważyła, bo ja strasznie chciałam po prostu działać w Instytucie Nęckiego. To był dla mnie taki, powiedzmy, benchmark, jeśli chodzi o kasę na badania, o naukowość, o wspaniałych badaczy. No i dostałam się na tą chorobę Alzheimera, na ten doktorat, ale o neurobiologii wiedziałam tyle, co ze studiów. I to była dla mnie ostra jazda, ciężka też taka, wiesz, mentalnie, nie ukrywam, że to nie było dla mnie coś łatwego, ale zaczęłam się w to wkręcać i wkręcać, uczyć się tego bardziej, takiej biochemii tego mózgu. No bo ja badałam procesy biochemiczne w mózgu alzheimerowskim, a moja miłość do tego wszystkiego to zaczęła się po doktoracie, czyli powiedzmy ja obroniłam się 5 lat temu, zamknęłam sobie to, co już musiałam, bo ten temat badałam i po prostu, no wiesz, to narastało i dalej mam tak, że to jest po prostu dla mnie coś, czego nigdy nie posiądę, w cudzysłowie, nie ogarnę, nie zrozumiem, wiesz, świadomość, nie ogarniemy świadomości, oko nie widzi siebie, to jest takie dla mnie znamienne w tym kontekście i coś, co po prostu wiem, że całe życie chciałam odkrywać, nie? I nie ma dla mnie nic, co bardziej steruje nami niż mózg. O depresji pamiętamy, ale znowu włączyłaś mi kolejny element, a mianowicie skoro łączysz te kompetencje, wspomniałeś o in vitro i mówimy o mózgu, jak ważne jest, no bo nieraz słyszałem historię, że po prostu on może, ona może, nic. I mówi specjalista, to jest tu. I ludziom czasami, którzy nie są naukowcami, nie chce się w to wierzyć, jak to tu, no przecież to tu. Ale też nie, tu. No więc na czym to polega? Od razu powiem, że w ogóle naprawdę zadajesz pytania, nie wiem, czy to czytałeś, ale tam jest taki rozdział o tym, że właśnie mózg to jest centrum dowodzenia. I kiedyś myślano, że w jądrach gdzieś tam wyizolujemy coś z jąder, czy w jajnikach, wiesz, siedzi płodność, siedzi libido, no guzik, prawda. I dzisiaj myślę, że wiemy, co się dzieje ze stresowanym człowiekiem i z kobietą, i z facetem, kiedy żyjemy, wiesz, na piku kortyzolowym, że no jakby nie dzieją się rzeczy. U kobiet się blokuje miesiączka, u facetów blokuje się wytwarzanie testosteronu plemników. I jest tak, że właśnie ten kortyzol już, o którym powiedziałam, i poziom stresu, jakby to jest gra o wszystko. Jeśli myślimy sobie, wezmę sobie te kobiety na tapet, dobra, no bo badałam też to in vitro, sama jestem kobietą i też widziałam u mnie, jak to się zmienia.
Kortyzol to jest taki hormon, steroidowy hormon, w ogóle glikokortykoid albo glukokortykoid, jeżeli tak sobie pomyślimy wyżej oczko, do jakiej grupy należy, który tak naprawdę zarządza i jest bardzo ważny. I nie chciałabym, mówię też o tym, żebyśmy go nie deprecjonowali, tak jak wiesz, glukoza, insulina jest zła. Nie jest. Bez tego nie żyjemy. Bez kortyzolu też nie żyjemy. On jest potrzebny do tego, żebyś ty rano wstał, żebyś poczuł stres, żeby była reakcja flight or fight, uciekasz przed zwierzę i te sprawy, nie? Robert Sapolski to wspaniale opisuje w książce Dlaczego zebry nie mają wrzodów. Ale problem dzisiaj mamy taki, że ten kortyzol to już nie jest, wiesz, ucieczka przed zwierzem. To już nie jest rzeczywiście jakiś taki silny bodziec emocjonalny, tylko to jest deadline, rodzina, wkurzająca żona, mąż, nie wiem, dzieci, wszystko. My jesteśmy ciągle zalani tym kortyzolem, tym hormonem stresu. I teraz, kiedy tego jest za dużo, to na przykładzie kobiet opowiem ci w taki sposób, że mamy ojca hormonów płciowych, steroidowych. To się nazywa pregnenolon. Niedźwiecką, pozdrawiam Niedźwiecką, bo to jest jej ulubiony hormon i ona za mnie dzwoniła pod górkę. Jak się nazywa ten ojciec hormonów steroidowych? Niedźwiecka będzie emitowana po tobie, tak, tutaj. To tak, to bardzo bliska dusza, więc... Nagrana wcześniej, emitowana później. Pregnenolon jest tym ojcem. I on się wytwarza właśnie z hormonem steroidowym i w ogóle. I ten pregnenolon daje początek jakby kortyzolowi, estrogenom, progesteronowi, wiemy, u kobiet ultra ważne rzeczy, testosteronowi u facetów. I teraz, jeżeli wszystkie nasze zasoby idą na ten kortyzol, bo jestem człowiekiem, który jest ciągle w trybie on, po prostu jazda bez trzymanki, mentalnie, fizycznie, też fizycznie to jest dla mnie ważne, że jeżeli się zajeżdżasz fizycznie na treningu, źle jesz, to ten kortyzol też, to też jest stres, tylko trochę inny, fizyczny, to wszystkie zasoby tego pregnenolonu, który jest tym epicentrum, idą na kortyzol. Więc nie masz czego się wytworzyć estrogen, nie masz czego się wytworzyć progesteron. U mężczyzn też to bardzo mocno oddziaływuje na testosteron. Plus jak kortyzol jest w takim piku, to dopamina bardzo mocno spada. I tak jak ci wspomniałam, u facetów, no raczej zestresowany, też taki mężczyzna, który jest w bardzo złej kondycji, nie ma tej dopaminy, nie ma testosteronu, więc no siłą rzeczy mózg definiuje to, że no nie ma tutaj w gonadach za wiele. I to samo jest u kobiet. I to widać bardzo mocno, jaki jest teraz po prostu pik wszelkiego rodzaju PCOS, czyli zespół policystycznych jajników, niepłodności o takim idiopatycznym, niepłodność idiopatyczna to jest taka, kiedy nie znamy przyczyny. No niby plemniki są ruchome, u kobiet niby jest rezerwa jajnikowa, ten zwany AMH, niby jest owulacja, ale nie ma tego dziecka na przykład. I to widać też u par, które się starają, nagle coś pyknie albo dochodzi do adopcji dzieci i nagle ta para może zajść w ciążę i mam taką sytuację w rodzinie. Więc jeśli mamy ten poziom stresu, czyli na poziomie psyche się dzieją rzeczy, to naprawdę nie wyłuskamy nic z tych jajników, czy z tych jąder, czy wiesz, z tych plemników. I to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że w kontekście regulacji stresu nikt za nas tego nie zrobi. Czyli ja mogę mieć super trenera, który mnie zabierze na siłkę, mogę mieć mentora, wiesz, psychoterapeutę, super pudełka, jeżeli chodzi o dietę, ale jeżeli nie włączysz tego trybu off czasami i nie pracujesz z tą regulacją na poziomie stresu, to tak jak mówię, no u kobiet to bardzo mocno widać w tym, że hamuje się miesiączka, hamuje się okres, nie ma libido, nie można zejść w ciążę, u facetów to samo. A jaki neuroprzekaźnik albo jaki białko, albo co odpowiada, coś, co ty potrafisz nazwać, odpowiada za twoje tatuaże? Jezu, już moja mama kiedyś mnie o to zapytała, że taką piękną się urodziłam, a ty się tak skrzywdziłaś, albo wiesz, nieraz jakieś tam podcasty mam na YouTubie i najgorsza rzecz, nie czytamy komentarzy, to już wiem, ale tam zawsze coś się znajdzie, że mówię o mózgu, a jestem taka, nie wiem, z Wyrol. Nie, ale u mnie niczego takiego, chcę połączyć po prostu, wiesz. To jest dobre pytanie, bo nie wiem, nie potrafię chyba znaleźć bezpośredniego łącza, ale to też jest trochę tak, że ja się wywodzę z pewnego rodzaju subkultury, hardcore punkowej, ona jest, myślę, że zawsze już ze mną będzie. I tatuaże zawsze mi się w jakiś sposób podobały, to było takie coś bardzo mojego i naprawdę każdy tatuaż, to tak trochę brzmi, wiesz, taki storytelling, że dopowiadam sobie, ale coś dla mnie znaczy, lubię sobie jakieś etapy życia gdzieś tam na sobie zaznaczać. Nie wiem, jest to dla mnie coś pewnie jak dla jakiejś rdzennej ludności to było też rodzaj wyrazu siebie czy biżuterii, ale nie potrafię ci powiedzieć. No myślę, że serotonina i jakaś taka też dopamina, bo zawsze lubiłam się tatuować i lubiłam to poczucie, wiesz, trochę bólu, ale nie wiem, co bezpośrednio. Natomiast zawsze mamę próbowałam przekonać, że mamuś to nie wpływa bezpośrednio na, wydaje mi się, na moje zdolności intelektualne i raczej nie wiem, czy to coś zmienia. Cieszę się trochę, Marcin, że zmienia się podejście w Polsce.
bo jesteśmy naprawdę z tym ok w stosunku, jak kiedyś byłam w Hiszpanii na takim półrocznym, pięciomiesięcznej wymianie, a te tatuaże w niektórych miejscach mam takie dosyć, no nie wiem, na przykład mam całe udo wytatuowane, to pamiętam, że jak szłam do pani profesor, takiej już starszej Angeles, porozmawiać, to ona nie rozmawiała z moją twarzą, tylko z moimi tatuażami. Ona się skupiała tylko tam i tak widziałam, że nie do końca jest zadowolona, a teraz ja nie mam żadnego problemu, żeby, nie wiem, pójść na konferencję, czy prowadzić zajęcia, czy wiesz, no myślę, że liczy się chyba dla ludzi już intelektualnie. A mama teraz już spokojna, dumna z córki? Mama teraz już spokojna, w ogóle strasznie pozdrawiam i kocham, którzy mi strasznie kocham moją mamę i tatę również, oni mnie na maksa wspierają i do tego stopnia, że moja mama jest tam na Instagramie i co by mnie wrzuciła? Czy wrzucam coś, że dzisiaj audycja o psychodelikach albo o czymś, mama wszystko tam serduszkuje, pewnie czyta i w ogóle nie, bardzo wspierają i też zawsze gdzieś tam płaczą z radości. Pamiętam, jak była ta dla mnie ważna i też taka trochę onieśmielająca chwila mojej twarzy na okładce Wysokich Obcasów, swoją drogą pamiętam, że tak mnie to zmiotło z ziemi, że poszłam na odosobnienie buddyjskie, wyszłam po 4 dniach, mówię, dobra, minęło. To mama sobie autentycznie wydrukowała to zdjęcie, a tam też widać te tatuaże wszystkie. Natomiast jak ostatnio przyszłam, bo to jest dosyć świeża sprawa, to jest jakby dla mnie stan przepływu, trochę fale mózgowe, to powiedziała, Jezu, znowu, czy ty już skończysz? Ja mówię, mama, nie mogę ci tego obiecać, więc spoko. Oni a powiedz mi, bo w tych wywiadach nieraz wspominałaś właśnie, że tata ci przynosił książki o biologii, albo że podpatrywałeś na te, które nie rozumiałeś. Kim są rodzice z wykształcenia? Zupełnie niezwiązane kwestie. Moja mama jest konstruktorką odzieży i krawcową, a tata pracował na urzędzie celnym. Także w ogóle nie są kwestie naukowe. Ale tata zawsze przynosił mi książki i takie kompletnie, których nie rozumiałam. Właśnie Czarne dziury i Wszechświat, jakieś Michał Heller. Co to było Michała Hellera? Boże, nie pamiętam, ale uwielbiałam i pamiętam, że sobie odpalałam Wikipedię i gdzieś tam czytałam takie hasełka i w liceum bardzo chciałam się dostać, pamiętam, na studia doktoranckie na Charité do Berlina. I tak się uczyłam, wiesz, rzeczy, o których nie miałam pojęcia. W liceum byłaś w Zgorzelcu? W liceum byłam w Zgorzelcu, a studia we Wrocławiu już. No dobrze, to dojdźmy do tej depresji. Mnie zaskoczyła, ale to jeszcze zanim czytałem twoją książkę, widziałem jakiś twój wywiad w sieci, mianowicie. Bo tak, kiedyś, no jestem sporo starszy od ciebie, pamiętam, kiedyś jak pojawiał się w ogóle temat depresji, no to takie nasze mamy jeszcze, a tam depresja, idź tam pobiegaj, pograj w piłkę, będzie dobrze. Potem oczywiście pojawiło się zupełnie inne myślenie, no i że tak nie można mówić. Po czym słucham ciebie i w sumie trochę słyszę te babcie, to znaczy, że upraszczam i zaraz to powiesz mądrze. Ale chodzi o to, że z tego, co ty mówisz i co już troszeczkę tutaj poruszyliśmy, że jednak ruch, aktywność fizyczna może, właśnie nie wiem, jak to powiedzieć, czy zrobić coś dobrego w temacie depresji, czy zredukować, czy właśnie, no to powiedz mi teraz po prostu, jak to jest i co tu się dzieje? Ogrom dobrego, tylko chciałabym na wstępie zaznaczyć i też naprawdę jestem daleka od tego, żeby powiedzieć, jak ktoś ma naprawdę taką depresję, że no nie może wstać z łóżka, ma myśli samobójcze, jest totalna anhedonia i tutaj nie chcę wchodzić, bo cała jest klasyfikacja DSM-5 i CD-11, czym depresja jest, czym nie jest, jak się definiuje, jak się diagnozuje. W książce trochę na ten temat piszę. Wiemy na 100%, że ruch robi po prostu razem z dietą i też tu jest o tym, ale ruch to jest coś, co no rusza całą tą neurochemię, która naprawdę jest popsuta w depresji, czyli chociażby to, co robi nam z serotoniną i z dopaminą, czy z noradrenaliną, ten czynnik BDNF, tutaj pokazuję na twoją karteczkę, wiemy, że u osób dotkniętych depresją, czy u osób, które podejmowały próby samobójcze, szczęśliwie nieudane, ale też te udane, miały bardzo mocno obniżony poziom tego, więc jak sobie myślimy, że aktywność fizyczna jest takim stymulantem, takim bodźcem, który to wszystko zwiększa, no to siłą rzeczy rozumiemy, że tak jest, ale bardzo ważna kwestia jest taka, żeby nie mówić, że aktywność ruchowa, sport zastąpi nam farmakoterapię, czy też kompatybilną z tym psychoterapię. Ja nie mam problemu z tym i mówię już o tym któryś raz, że też się zmagałam z depresją, więc depresja w ogóle nawraca i siłą rzeczy im szybciej w zarodku jakby działamy z tym, to jest mniejsze prawdopodobieństwo jej nawrotu. A każdy kolejny epizod depresyjny jest po pierwsze coraz trudniejszy i po drugie zwiększa prawdopodobieństwo kolejnego. No źle się dzieje, więc działajmy póki możemy. Najlepiej, wiadomo, prewencja, ale jak już nawet wiemy, że borykamy się z depresją, to róbmy ile możemy na maksa. I teraz w momencie, w których jesteś naprawdę w dupie, w takiej, że po prostu jest, nie wiem, wstajesz, dzwoni budzik, ty nie chcesz wstać z łóżka. No gdyby ktoś mi powiedział, Aśka, ubieraj się, idziemy na trening, biegamy. Nie.
Są momenty, w których bez leków przeciwdepresyjnych, i mówię to z pełną świadomością, bo rozumiem, jak te leki działają, też tutaj staram się w książce opisać i trochę zmniejszyć demonizowanie tych leków, bo znowu różne są w tej chwili opinie, wiesz, WP wrzuca gdzieś tam wielki slogan, że leki nie działają, bo hipoteza serotoninowa. Nie do końca to było dobrze zrozumiane. Leki przeciwdepresyjne mogą działać, jeżeli są dobrze dobrane. Naprawdę mogą człowieka wyciągnąć chociaż o jeden poziom wyżej, żeby on mógł włączyć sobie te wszystkie dobre rutyny, czyli zadbać o dietę, wyjść na spacer, zapisać się na siłkę, ale bez tego poziomu basic czasami to się w ogóle może nie udać. Więc babcie miały rację, że idź pobiegaj, rusz dupę, wiesz, idź, dzisiaj już nie robimy, niestety nie ma, nie wychodzą dzieci na trzepaki, tego typu rzeczy. To robi bardzo dużo dobrego, tylko absolutnie nie, to nie jest coś, co nam zastąpi leczenie, kiedy pójdziemy do psychiatry i psychiatra powie: Panie Asiu, Panie Marcinie, jest problem, spróbujmy. Na pewno może to zrobić ogrom dobrego w kontekście prewencji. Czyli jeżeli, nie wiem, idzie jesień, jest takie... Nie wiem, czy już teraz możemy o tym mówić jako choroba. Ja nagrałam o tym odcinek na Niuansie, jest otwarty na Spotify'u, o depresji sezonowej, która i też są osoby, które bardziej są podatne na to, czyli brak słońca, a naprawdę brak słońca i witamina D. Witamina D to jest takie też epicentrum dla serotoniny. Kiedy wiemy, że dobra, idzie listopad i wiem już, jak będę się czuła, może być gorzej, to już powinniśmy działać tutaj w tym kierunku, czyli zrobić sobie takie, nie wiem, wypisać sobie produkty, które są przeciwdepresyjne jedzeniowo i robić wszystko, żeby z tym gdzieś tam grać, ale jeżeli się leczymy, jeżeli jesteśmy pod opieką, też fajnie, jak psychoterapia idzie z farmakoterapią, to ten ruch jest zbawienny, ale w prewencji też jest zbawienny. Tylko wtedy, kiedy naprawdę jest już bardzo źle, to nie jest tak, że kiedy nie działam na polu farmakoterapeutycznym czy psychoterapeutycznym, to ten ruch mnie wyciągnie magicznie. Nie, nie ma takiego bicia, nie ma takiego w ogóle działania. A powiedz mi, a dlaczego jeden człowiek uzależnia się tak od czegokolwiek, a drugi, korzystając z tego samego, regularnie nie? Masa zmiennych. Niestety, tak jakby chciałabym powiedzieć, że jest jasna ścieżka, ale nie jest. Trochę tutaj też o tym jest rozdział i piszę. Nie wiem, odsyłam tak, bo myślę, że tak mogę. Ale ja dlatego pytam, bo tak, słuchajcie, to jest to. Paczajta. Ci, co słuchają w radio, to mogę powiedzieć, szkoda, że państwo tego nie widzicie, ale widzicie. Staram się o tym napisać, jak w ogóle uzależnienie jest tu, szczególnie bardziej pod kątem tego, co tam jest porąbane i popsute, ale jest bardzo fajna książka, którą z chęcią polecam, bo jest miękko napisana. Judith Griesel, z tego co mi się wydaje, Mózg, a uzależnienia nigdy dość. Tak. I to jest książka napisana w moim odczuciu fajnie i przystępnie, bo przez, jak to się dzisiaj mówi, neuronaukowczynię, która sama została tym, dotknęła tego, była uzależniona od wielu, wielu substancji i fajnie opisuje mechanizm ich działania, ale też przede wszystkim to, że uzależnienie to jest wypadkowa czegoś. Ja zawsze staram się też tłumaczyć ludziom, żebyśmy patrzyli na każdego człowieka, no nie wiem, ja patrzę bardzo przychylnie i bardzo indywidualnie i empatycznie, bo to, czy człowiek się od czegoś uzależnia, to jest, już dzisiaj wiemy, że kwestia, tak jak w przypadku chorób, model biopsychospołeczny. Jest jakaś komponenta biologiczna w tobie, możesz mieć inną odpowiedź na dopaminę, możesz mieć w historii rodzinnej też coś, predyspozycję pewną, na przykład do tego, że twój organizm szybciej uzależnia się od alkoholu, od opioidów, od fajek. Aspekt bio, psycho. Masz gorszą odporność na stres, masz gorszą rezyliencję, było takie, a nie inne wychowanie w domu, wiesz, wszystko, z czym się rodzisz, jakby bagaż tego, taki plecaczek z takim orężem do walki z trudami życia, które po prostu daje nam pogębienie raz i wiadomo, że stres jest, był i będzie, tylko to, jak z tym radzisz. I społeczny, czyli model bio, biologia, psycho, twój mindset i to wszystko jest społeczne, okoliczności. Dzieje się coś w życiu innych, co może być trudniejsze, gorsze i teraz to wszystko zebrane w całość może spowodować to, że no ty się szybciej uzależnisz od czegoś, ja wolniej. I dzisiaj też fajne wyszły statystyki, polecam bardzo, raport badania nałogów. To jest tworzone na Instagramie, możemy znaleźć, jest też taka aplikacja z tym powiązana, nałogometr, stworzona przez polskich naukowców, między innymi Alicja Binkowska, profesor Mateusz Gola, którzy na podstawie takiego prostego kwestionariusza możemy trochę wywnioskować, jak tam jest u nas na takim poziomie mentalnym. I teraz, no tak jak mówię, kwestie biologiczne, kwestie predyspozycji takich rodzinnych, bo wiemy, że mamy zmienne mutacje, nie wiem, mój receptor działa inaczej, ale też kwestie tego, co się dzieje obecnie w moim życiu, czyli dlaczego psychoterapia tak jest ważna w leczeniu uzależnień i na przykład też teraz fajne badania, to może w innej rozmowie o tym, jak terapia psychodeliczna może pomóc, na przykład z psylocybiną pod kątem uzależnienia od alko. No i też te kwestie społeczne, więc biologia to jedno, ale nazwałabym to drugą część, tak zwaną rezyliencją.
I znowu polecajka książkowa, jest bardzo fajna książka o rezyliencji, czyli o tym, jak przez całe życie swoimi zachowaniami, głową, podejściem do życia budujemy wyporność na stres. Rezyliencja napisana przez Ricka Hansona i jego chyba ojca też Hansona, czyli to, co ty masz, żeby sprostać temu całemu, wiesz, temu wszystkiemu, nie? Ale w mózg, a uzależnienia nigdy dość, to jest szerzej opisane. A urwał ci się kiedyś film? Pod wpływem alko nie, bo ja w ogóle mam to szczęście, że jestem chyba uzależniona, byłam i dalej pewnie jestem od aktywności fizycznej. Jakby substancje na szczęście spoko. Miałam niefajną sytuację z THC, dlatego też unikam. Czy z trawą? Tak, unikam, to było droga do ustna jakby i też nie do końca byłam świadoma. Czysteczko? Żelka, już tak sobie gadamy. Okay. I bardzo złe doświadczenia i też jakby nie stosuję. Mogę powiedzieć, że psychodeliki... Nie chodzi mi o twoje prywatne życie, jak rozumiesz, mi chodzi o urwanie filmu. Cały czas o mózg. Nie miałam urwania filmu, miałam tylko takie nieprzyjemne doświadczenia, kiedy czułam, że wiesz, gdzieś tam... paranoja? Moja percepcja, jakiś taki brak kontroli tego, co się dzieje z moim umysłem, a nie lubię tego. I to nie chodzi o to, że może jestem trochę control freakiem, ale staram się zachowywać tą czystą głowę i to jest dla mnie bardzo ważne i trochę... Chyba czuję, że pod wpływem używek niwelczę to, co staram się wypracować gdzieś. Bo właśnie chciałem zapytać się, gdzie jest jajko, gdzie jest kura w twoim wypadku, w bardzo krytycznym stosunku do używek, bo słuchałem chyba dwugodzinnego twojego podcastu. O alko i o fajkach. Tak. I gdzie ty nawet tam burzyłaś te mity, że nie wiem, że francuski czy gruziński kieliszek czerwonego ma błogosławione skutki, a ty... W książce też jest rozdział o alko i to teraz znowu o co chodzi? Tak. O, wiem, to miałem założony tą wstążką twoją ulubioną, rozdział, a wyciągnęłaś mi, wiedziałem... Ja Marcinowi tak chciałam zaprezentować. Tak, to ma fajną wstążeczkę. Fajnie, że mnie o to pytasz, bo też mam okazję, żeby powiedzieć, że w moim gronie, w towarzystwie, w środowisku mi bardzo bliskich osób, ludzie spożywają alkohol i co więcej, ja też czasami napiję się, ostatnio to miało miejsce, byłam z Martą w Amsterdamie i miałam wielką niedźwiecką ochotę, niedźwiecką, znowu tutaj. W harpie, internet. Napiłam się cydru, bo miałam na to ochotę, tylko co inne, jakby, ale rozumiem działanie alkoholu. To jest tak samo też z tym, że rozumiem działanie cukru i staram się go w ogóle, nie zalewam się cukrem. Wiem, że działa w taki, a nie inny prozapalny sposób, ale uważam, jestem w tym momencie życia, w którym jestem antyrestrykcja. Bo uważam, że im bardziej, wiesz, sobie zabraniamy wszystkiego, tym to wróci ze zdwojoną siłą. Ta audycja miała na celu to, żeby wytłumaczyć ludziom, jak działa alkohol i jak działają fajki i dlaczego nie możemy mówić o neuroprotekcyjnym czy korzystnym działaniu obu substancji, bo tak nie jest. I teraz badania i ostatnio opublikowany raport WHO ze stycznia 2023 jasno nam mówi, że każda dawka etanolu wprowadzona do twojego organizmu działa co do zasady neurotoksycznie, tylko wiadomo, wszystko jest trucizną, nic nie jest trucizną, nie panaceus i na zasadzie takiej dawka. Mi chodzi o to, żebyśmy my rozumieli jako w ogóle Polacy, którzy lubimy się z alkoholem, dlatego też jestem przeciwna, wiesz, nie musimy reklamować flaszki, wydaje mi się, w social mediach, no nie musimy, bo to i tak się dzieje, żeby rozumieć, że w stosunku na przykład do psychodelików i David Nutt zrobił takie fajne podsumowanie kiedyś The Lancet, jaka jest szkodliwość społeczna alkoholu, a jaka jest przykładowo szkodliwość społeczna psylocybiny. I żeby rozumieć to, co to nam robi z mózgiem, ale to nie jest tak, że ja stygmatyzuję albo nie chodzę na imprezy, gdzie jest alkohol. Ja też się świetnie po prostu bawię bez tego i ludzie, którzy mnie znają, przyjaciele wiedzą, że kocham tańczyć, kocham chodzić na imprezy bez alko. Po prostu tego nie potrzebuję, ale to nie jest tak, że nie wiem, nie będę siedziała z ludźmi, którzy piją alkohol, tylko... Czyli jesteś po prostu szczęśliwa, bo twój mózg wydziela coś tam? No nie potrzebuję, Marcin, tego, ale tak jak mówię, też nie jestem, wiesz, zero-jedynkowa, że jeżeli ktoś mnie częstuje dobrym winem, Asia, spróbuj, posmakuj, czy tak jak miałam ochotę napić się podobno wybitnego cydru, jakiegoś organicznego, fantastycznego, bardzo mi to smakowało, ale nie mam potrzeby, wiesz, nawalenia się i wprowadzania się w taki stan odcięcia. To chyba w tą stronę. Mhm. A powiedz mi, tu jesteśmy alkohol, to w takim razie teraz jelita, jak się mają jelita do mózgu. Co oczywiście jest w twojej książce. Ja po prostu zrobiłem lekcję, rozumiesz? Boże, jestem naprawdę czytałaś ją prawie całą? Tak. Jezus Maria, to i co, fajnie? Jest super, znaczy jest, dobra, to teraz... Dobra, ta jelita. Autorka potrzebuje. Nie, uważam, że to jest mniej, ale to jest, wiesz, tak jak w twoich podcastach czy na twoim Instagramie, znaczy, że to jestem humanistą, tak? Mhm. Czyli teraz, jeszcze mamy o tych półkulach pogadać. Nie wiem, czy zdążymy, pewnie nie zdążymy połowę. Ale fajnie, jesteś humanistą i dla ciebie, jeżeli dla ciebie jest zrozumiała, to ja czuję, że ja spełniłam misję. Nie będę udawał, że wszystko, bo niektóre rzeczy miałem problem, ale na przykład to, o czym rozmawiamy,
Tak, kapuję. Na przykład teraz pytam cię o tej jelita, mimo że sam przeczytałem i zrozumiałem, no ale chcę dla... Tak, jelita, drugi mózg, jakby tak, z wykrzyknikiem. Też dosyć świeża sprawa. Myślę, że ostatnie kilkanaście lat badań, ale mnie to tak zachwyca i chcę o tym powiedzieć i też tutaj to opisuję, że jak my jesteśmy taką małą zygotą, zapłodnienie dochodzi, zaczynamy się tam kształtować jako organizm z listków zarodkowych, tak zwanych trzech, w procesie gastrulacji. I tu nie chodzi o to, żebyście to pamiętali, ale jest taki jeden listek, z którego wykształca się skóra, jelita i mózg. I w ogóle dla mnie już to jest, dziękuję, dobranoc, żebyśmy łączyli to, że z jednego takiego epicentrum rodzi się skóra i jej wytwory, co też myślę, że bardzo mocno widać u wszystkich osób, które mają duży stres, wszelkiego rodzaju psychodermatozy, atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, nasilenie trądziku, trądzik różowaty. Zobaczmy, co się dzieje ze skórą, kiedy mózg pod tytułem stres go gdzieś dojeżdża. I tak samo jest z jelitami. Jelita i mózg są połączone między innymi poprzez to, że w naszym jest tak zwana ta mikrobiota jelitowa i dzisiaj wiemy, że to jest kosmos, jeśli chodzi o to, jak to definiuje nasze zachowanie, jak mikrobiota jelitowa jest zmieniona przykładowo u osób z depresją, u osób z chorobą Alzheimera. Widzimy, że tam się coś dzieje, że tam zupełnie inne bakterie bytują, więc coś musi być na rzeczy, że to też oddziaływuje na mózg. Nasze jelita są też połączone najdłuższym nerwem czaszkowym z mózgiem, czyli nerwem błędnym. To w ogóle też jest inny temat. Zachęcam, bo niedługo będę gościła u siebie specjalistę, doktora fizjoterapii, który się tym zajmuje, wiesz, tak manualnie, ugniata ludziom ten nerw błędny i widzi rzeczy, widzi to, jak to wpływa na mózg. Więc przez ten nerw błędny jelita, ich kondycja, jak się mają, czy nie ma stanu zapalnego, jak tam te mikroby nasze żyją, jak perystaltyka, wiesz, stres, który się objawia też w jelitach, komunikują się z mózgiem. Plus pamiętajmy, że w jelitach też wytwarza się serotonina, też wytwarzają się pewne ilości dopaminy, wytwarza się kwas GABA, odpowiedzialny za uspokojenie i mimo, że one bezpośrednio nie idą z jelit do mózgu, bo są za duże i działają w obrębie jelit, to jakby poprzez nerw błędny niejako komunikują stan jelit komunikuje się z mózgiem i odwrotnie. I zobaczcie, no jak się czujemy, kiedy mamy duży stres, nie wiem, biegunka, albo zaparcie, albo jakieś takie uczucie, wiesz, niemożność jedzenia, zespół jelita drażliwego, ja się też niestety borykam z tą przypadłością, IBS, to jest też coś, co nie potrafimy zmierzyć, że robi ci ktoś tomografię brzucha, czy jakiś rezonans, czy USG i dobra, widać zmiany. Nie wiadomo, co tam się dzieje w tym brzuchu, ale wiemy, że jest połączone ze stresem i z jakąś taką emocjonalnością i to widać też na przykład w depresji często. Więc na temat jelit i mózgu jest książka, nie pamiętam teraz tytułu, może podam ci później, możesz, nie wiem, gdzieś w opisie. Możemy wrzucić, tak. Tak, ale jest fantastyczna książka autorki, którą pamiętam, Cicha władza mikrobów. I dla mnie to jest jakby, wiesz, to, co nasze mikroby robią z nami i nawet jak możemy nie mieć pojęcia, że jak jemy do bani, to rodzą się w nas, czy tam zagnieżdżają się takie bakterie, które potrafią definiować to, tak jakby upraszczam, ale że na przykład idziesz sobie po sklepie i skręcasz w uliczkę ze słodyczami, bo masz takie łaknienie na słodkie, że naprawdę te mikroby i stan twojego brzucha definiuje to przykładowo, co chcesz jeść i też ostatecznie jak się czujesz, więc ultra ważne połączenie, powiedziałabym, że ścisłe i wręcz już teraz chyba bezpośrednie. Z kondycją i taką mentalną, ale też z kondycją taką poznawczą, czyli nie myślisz, no w chorobie Alzheimera też te jelita są jakby, wiesz, kopnięte. A pytaj, jaki jest dokładnie temat zajęć twoich ze studentami teraz, które masz? Ja na SWPS-ie, który jakby kocham miłością prawdziwą, bo sama, to taka śmieszna sytuacja, tylko powiem, bo sama poszłam na te studia podyplomowe z psychosomatyki i somatopsychologii, czyli koneksja umysł-ciało. I jak to ja, taki nerd, tam się z tyłu z ławeczki zawsze gdzieś tam udzielałam, trochę zgłaszałam, fajna była po prostu przelotka z wykładowcami i uznali, że a może bym wzbogaciła program o neurochemię. Więc trochę z takiego studenckiego poziomu teraz wykładam na tym samym kierunku, który kończyłam, czyli na tej psychosomatologii, psychosomatyce i somatopsychologii wykładam neurochemię w zależności psychosoma i też biologiczne mechanizmy w zależności psychosoma. Jest też drugi kierunek na SWPS-ie, który uważam i trzymam kciuki, żeby po prostu to ruszyło. Psychologia długowieczności i starzenia się. I wydaje mi się, że to jest naprawdę ważna rzecz, bo będziemy się starzeć. I ta biogerontologia jest ultra ważna, żeby, wiesz, żeby rozumieć, że człowiek po 50, 60 może mieć jeszcze super zajebiste życie i jak rozumieć te procesy, to tam mam takie zajęcia związane z właśnie biogerontologią, czyli dobrym starzeniem się i neurodegeneracją.
Czyli to na tych zajęciach ze studentami opowiadasz o tej zupie, tak? Na czym polega greb z zupą? No bo, no zobacz, no nic nie działa w odłączeniu od siebie. Co mi z takiej, wiesz, serotoniny, jeżeli z dopaminą nie jest, wiesz, w równowadze. To wszystko to jest wypadkowa tych wszystkich procesów, dlatego do cholery jasnej to jest takie trudne. I uważam, że nie można, wiesz, komu... To jest... No po prostu uszyte na miarę. Każdy człowiek ma swoją tą zupę biochemiczną, inne rzeczy są gdzieś tam, wiesz, zaburzone, poruszone, dlatego wydaje mi się, że takie indywidualne w ogóle podejście do człowieka, czy też, nie wiem, idziemy do lekarza psychiatry, taki lekarz, naprawdę, i szczęśliwie znam kilku takich i się cieszę, że to są młodzi lekarze, bo, wiesz, zaczynają to nowe pokolenie, że taki lekarz zapyta cię, a jak pani śpi, a jak pani je, a jak hormony, a jak stres, żeby zrozumieć, że ostatecznie na to, jak się czuje głowa, wpływa masa rzeczy. I też tak jak z mózgiem, zresztą trochę staram się pisać w tej książce, że opisuję gdzieś tam struktury, układy, ale nic nie działa w odłączeniu do siebie i od siebie. I dzisiaj też mówimy o mózgu w kategorii takiego konektomu. Wszystko jest połączone, też dzisiaj ciężko mówić, że nie wiem, za pamięć odpowiada jedna struktura. I tak samo jak w tej zupie, no to jest po prostu taka wypadkowa wszystkiego. I dlatego nie można na przykład ta słynna burza właśnie serotoninowa, po tym Umbrella Review o serotoninie, też tu wspominam, że leki przeciwdepresyjne nie działają, no bo depresja to nie tylko serotonina, ale leki przeciwdepresyjne nie są ukierunkowane tylko na serotoninę. Tam jest rąbniętych i popsutych 50 mechanizmów. Stąd to pojęcie zupy, to zresztą nie jest moje i już nieraz się z tym spotkałam. I chciałabym, żeby ludzie też postrzegali tak swój ustrój, że ta homeostaza i ta równowaga to jest właśnie wypadkowa tych wszystkich, wiesz, sól, pieprz, curry i te sprawy. A powiedz mi, co byś, to pytanie można w trzech wersjach zadać, znaczy, czego byś się chciała dowiedzieć o mózgu? Co byś chciała zrozumieć? Czego nie rozumiesz? Na jakie odkrycie czekasz? W sumie to jest jakoś część większej całości, więc co cię fascynuje i chciałabyś, żeby się odkryła? Wszystko, co jest związane i ja wiem, znaczy, to nie będzie odkryte w moim odczuciu, ale wszystko, co dotyczy świadomości, takiego, gdzie jest, bo już coraz więcej badań nam wskazuje, że znowu nie ma jednej struktury. Mówiono, że trochę kora, może przedmurze, tak zwane klaustrum, ale w sumie też widzimy, że ludzie mogą żyć bez bardzo dużej części mózgu, więc czym jest ta świadomość? Jak to można zmierzyć? Czy to w ogóle można zmierzyć? Bardzo mnie też interesuje wszystko to, co się dzieje wokół śmierci. Śmierć kliniczna, tak zwane wyładowania neuronów. Też jest taki wspaniały wykład profesora Glaca, który szczęśliwie, mam tą przyjemność, że polecił moją książkę tutaj. Ja w ogóle, jest profesor tak. Wojciech Glac to jest jedna z takich osób, których no, podziwiam za sposób popularyzacji nauki, za charyzmę, ale mówię o tym dlatego, że nagrał wspaniały wykład o chemii śmierci. I po obejrzeniu tego wykładu uznałam, że wow, jak bardzo w dupie jesteśmy zrozumieniem tego wszystkiego. Więc świadomość, więc śmierć i też, ponieważ interesuję się i cieszę się, mam frajdę z tego, że jestem w Radzie Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego, ten psychodeliczny boom mnie bardzo... Wyjaśnijmy, bo jak ja przeczytałem, oczywiście przepraszam za głupi śmiech ignoranta, to pomyślałem sobie, Boże, bo to muszą być bardzo zabawowe obrady, więc... Są, ale są merytoryczne, ale są... Ale nie tak jak myślę, tak? Więc co to jest Polskie Towarzystwo Psychodeliczne? Polskie Towarzystwo Psychodeliczne jest to... Towarzystwo zrzeszone przez Macieja Lorenca, Justynę Hobot, Agnieszkę Sienawską i Damiana Mestosława. Damian, przepraszam, zapomniałam twojego nazwiska. Damiana Mestosław, znany jakby w internecie, to są ludzie, którzy robią ogrom dobrego. Zresztą Maciej Lorenc, mój bliski bardzo, bliska mi osoba, przyjaciel, który jest socjologiem i od lat, wiesz, tłumaczy książki takie naukowe, jak Michaela Polana, jak Nata. Swoją książkę napisał, czy psychodeliki mogą zmienić świat. Agnieszka Sieniawska też działa, jest prawniczką i działa tutaj w kontekście redukcji szkód. Nie po to, żeby tu opowiadać magiczne historie o psychodelikach, tylko po to, żeby edukować, żeby opowiadać o potencjale terapeutycznym, żeby opowiadać o tym, co się dzieje na świecie pod kątem, wiesz, badań najnowszych, bo my się na tym skupiamy. W towarzystwie mamy wybitnych naukowców polskich, jak profesor Krystyna Gołębiowska, czy profesor Jerzy Pilc, działający z profesorem Wetulaniem. To byli badacze naprawdę światowej klasy. Profesor Wetulanie nieżyjący, profesor Jerzy Pilc wciąż działający. Mamy naukowców, mamy prawników, mamy ludzi związanych ze sztuką. Ja jestem jakby od tej strony takiej naukowej, więc to mnie fascynuje i też patrząc na to, co się dzieje na świecie pod kątem badań, jak na przykład MDMA teraz przeszło już trzecią fazę badań klinicznych pod kątem leczenia PTSD, czy też są badania w kierunku
autyzmu, czy psylocybina. Tego typu rzeczy mnie interesują, bo był kiedyś boom bardzo, jeżeli chodzi o naukę w tym temacie. Nixon to obciął czas, wiesz, dzieci kwiatów i wojny w Wietnamie, a teraz znowu widzimy, że te substancje mogą i powinny być badane też po to, żeby ograniczyć to, co się dzieje tak trochę, wiesz, bez sensu i dalej w Polsce na nielegalu, żeby rozumieć, że to są silne substancje i stosowane w określonym ujęciu, w określonym tak zwanym drug set settingu mogą działać bardzo, bardzo mocno, fajnie, farmakologicznie. To wspomniałeś o tym przed chwilą, ale w takim razie na podsumowanie, prościutkie pytanie, to w takim razie czym jest według ciebie świadomość? Postrzeganiem to jest trochę myślenie o myśleniu, czyli zdawanie sobie sprawy z tego, że jestem, bo dlatego rozróżniamy świadomość ludzką a zwierzęcą. Zwierzę jest w stanie ocenić siebie gdzieś w przestrzeni, to, że jest. Znowu, nie jestem tu ekspertką świadomości, sama czytam mądrzejszych. Natomiast świadomość to jest dla mnie poczucie istnienia, poczucie percepcji czasu, poczucie mnie w świecie. I chyba nie potrafię ci dalej tego zdefiniować. To jest to, co wydaje mi się, jeszcze nie do końca potrafimy określić, bo na takim poziomie ciała i biologicznym to wiemy, czym jest świadomość, co tam się musi zadziać w mózgu i jak definiujemy na przykład śmierć, tak, pnia i kory, ale na takim poziomie mentalnym to jest zdefiniowanie swojego własnego istnienia i poczucie na przykład przemijalności, czy jakby upływu czasu i tego, że docierają do mnie bodźce, mam percepcję i potrafię je gdzieś tam zinterpretować. Ale nie jestem ekspertką i bardzo, bardzo polecam książkę, jeżeli kogoś interesuje zagadnienie świadomości, ego, i myślę, że jeśli znacie, to zachęcam, żeby jeszcze raz przeczytać, a jeśli nie, to Tunel Ego Thomasa Metzingera. To jest po prostu creme de la creme. To już naprawdę ostatnie pytanie i nigdy nikomu go tutaj nie zadałem, bo nie widziałem żadnego powodu, ale ciebie zapytam, wierzysz w Boga? Jestem buddystką i wierzę w umysł, czyli jakby wierzę trochę w to, że no to chyba nie wierzę w Boga. Tak mi się wydaje, że nie wierzę w coś, co jest jakąś opatrznością, do której ja się zwracam. Ciężko jest mi powiedzieć, jak sobie myślę o takim epicentrum, bo też mam teorię, wiesz, powstania świata, jakby wierzę w wielki wybuch i często zastanawiam się, co było pierwsze. I jakoś w tą siłę, wierzę w taką sprawczość, ale nie wierzę w to, że coś rządzi moim losem, czy właśnie jest jakaś opatrzność, do której ja się zwracam i trochę rządzi moim istnieniem i jakby jestem od niej zależna. Wierzę w siłę umysłu i w to, że to definiuje wszystko. Ale też nie wiem, jaki był pierwiastek, który doprowadził do wielkiego wybuchu, nie wiem tego. Dziękuję ci bardzo. Doktor Asia Podgórska była ze mną z wami. Pretekstem do naszego spotkania była jej książka Tak działa mózg, jak mądrze dbać o jego funkcjonowanie. Oto ona. Serdecznie polecam. Jeszcze raz dzięki. Dzięki, Marcin. To była Melina Westerok. Dobrego i do następnego. Melina Westerok.